Witam w weekendowym wideo, mam do Was kilka słów od siebie, szczerze mówiąc nie na temat, więc od razu ostrzegam, natomiast w dalszej części wideo powiem sobie o tym, co robić aktualnie na rynku, jak działać, na co zwracać uwagę, jednym słowem wszystko o ruchach inwestycyjnych na dzień dzisiejszy, a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w komentarzach pod moimi filmami pytania, które niejako sugerują mi, co stanowi na ten moment Wasz największy dylemat, oglądajcie do końca, bo na pewno znajdziecie tu sporo cennych wskazówek i spostrzeżeń, a także e, sporo innych przydatnych w inwestowaniu informacji. Yy, spojrzymy sobie także na rynek i powiem, co myślę o konkretnych działaniach na końcówkę roku. Będzie długo, wyczerpująco, ale i rzeczowo. Zatem, postarajcie się poświęcić temu materiałowi swoje weekendowe 5 minut i obejrzyjcie go do końca, gdy tylko znajdziecie dłuższą, wolną chwilę. Na wstępie, taki off-topic, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Dzięki serdeczne za odbiór ostatnich materiałów, bo dzięki temu, że w końcu klikalność w te filmy była w miarę taka, jak można by oczekiwać, to udało nam się przyciągnąć kilka. 10 nowych widzów, co od roku praktycznie się nie zdarzało. Jak nie kombinowałem, to i tak moje zmiany nie przynosiły efektów, dlatego już nawet nie wiedziałem co jest nie tak, tak czy inaczej. Nawet jeżeli to zaangażowanie jest tylko chwilowe, to jest mi bardzo miło, bo dużo lepiej się pracuje, gdy widzisz te postępy. Widzisz, że idziesz w dobrą stronę niż jak robisz wideo i okazuje się, że najwidoczniej mówisz same bzdury, bo nigdzie to nie dociera. Dzięki wielkie za to zaangażowanie, bo nie oszukujmy się taka motywacja sprawia, że i content na kanale jest bardziej szczegółowy, głowy dopracowany, a im większe mam zasięgi tym, jak sądzę więcej, dobrego mogę uczynić. Szczególnie mam na myśli początkujących w krypto, bo na ten moment na pewno będę wrzucał więcej takiego kryptowalutowego BHP z racji faktu, że niektórzy z was pewnie przymierzają się do inwestycji w altcoiny po raz pierwszy. Co mogę polecić takim osobom? Nie wiem czy mnie posłuchacie, bo jak się zaczyna z kryptowalutami, to wydaje nam się, że wszystko jest tutaj proste i wiemy więcej niż inni. Ten pierwszy raz zwykle zaczyna się na górce, wszystko pali się na zielono, więc czasami nawet udaje nam się zarobić. W związku z czym no, jesteśmy przekonani, że pozjadaliśmy wszystko. Rozumie. Na razie rynek jest jeszcze ospały, ale z 80% początkujących nie myśli w tej chwili o inwestycji w kryptowaluty. Największym błędem i zarazem grzechem początkującego jest chyba właśnie to wchodzenie na górce Hossy, czyli wtedy, gdy jest najdrożej. Bo paradoksalnie newsów na portalach o krypto jest wtedy najwięcej, nawet i na zwykłych portalach informacyjnych jest to moim zdaniem trochę nieodpowiedzialne, bo niestety jak o tym, że Bitcoin urósł z 15 tysięcy na 120 powiedzą na Polsacie, na TVN, gdziekolwiek w mainstreamowych mediach, to efekt będzie taki, że osoba, która nigdy wcześniej nie interesowała się inwestowaniem w cokolwiek, wybuli kasę i wejdzie po te 120 tysięcy. Za moich czasów socjalki nie były aż tak modne, było o tyle łatwiej, że... Jak nie szukałeś guza przeglądając fora albo nie śledziłeś kanałów z piramidami finansowymi, to nie ocierałeś się o takie zagrożenia. Dzisiaj mamy Facebooka i jak Bitcoin poleci na 120 tysięcy, to czy chcecie, czy nie na wasze tablice wysra się milion postów zachęcających do inwestycji? Nie zawsze będą to skamy, ale zawsze powysrywa się to w najmniej korzystnym momencie rynku. A jako początkujący gdy twoja inwestycja stopnieje niemal do zera, sprzedasz to co kupiłeś w największym dołku Chcąc wyciągnąć z tego ostatnie kilkaset dolarów, które Ci zostało, największa pułapka dla początkujących szum informacyjny, który bombarduje ze wszystkich stron właśnie wtedy, gdy na inwestycje jest już za późno. Druga sprawa ostatnio Bitcoin poleciał na te 35 tysięcy. Wchodzę sobie na Binance, wchodzę na MEX i co widzę? Polecone przeze mnie osoby. Czyli w dużej mierze widzowie mojego kanału na potęgę kupują BTC na przykład na Binance. Mam w bezsie volume rzędu 400-500 tysięcy dolarów dziennie. Z kolei po wzrostach na Bitcoinie do 35 tysięcy nagle volume skacze do 12-15 milionów dolarów no, to po co to moje tłumaczenie od samego dołka BESY, czyli od 16 tysięcy, skoro wy i tak wolicie go kupić po 35 goła? To tak, jakbyście chcieli kupić telewizor dwa razy drożej niż sprzedawano go przed miesiącem, bo uważacie to za lepszą okazję. Z tego co widziałem, to sporo osób, które poleciłem, kupowało także solanę rzecz jasna. Uważacie inwestycje przy 40 dolarach za token za korzystniejszą niż przy 7 dolarach, bo przecież jak wchodziłem, to także wspominałem o tym na kilku swoich filmach. Jak interesował Was ten projekt, jak uważacie Solane za altcoina wartego inwestycji, to dlaczego czaicie się aż do 40 dolarów? I tutaj pojawia się pytanie, które zadajecie mi ostatnio bardzo często czy lepiej wchodzić w alty w dołku Bessy, czy po wzrostach na bitcoinie? Oczywiście, że lepiej wchodzić w dołku Bessy. Co to jest w ogóle za pytanie? Do wzrostów na Bitcoinie to połowa altów urośnie po 10 razy albo i lepiej. Sam Ether stał niedawno po 900 dolarów. Także jak czekasz z USDT na wejście w Ethereum, to jesteś na dobrej drodze, by za 1000 dolarów kupić 0,2 ETH albo i mniej, gdzie ja w zasadzie mógłbym już za chwilę wyciągnąć te swoje razy, dwa i mieć spokój, oczywiście gdybym nie chciał dłużej na tym rynku się męczyć bo mniej więcej tyle jestem na plus, jeżeli chodzi o Ethereum, przynajmniej tę część Ethereum. Którą kupiłem w tym roku tak? Także zapamiętajcie sobie jedną rzecz Jak inwestujecie w altcoiny pod hossę To zawsze wybierajcie projekty solidne i stabilne Niech te hazardowe pozycje stanowią jedynie mały odsetek tego co zainwestowaliście Tak by wszystkie wasze największe pozycje składały się z aktywów W których jesteście pewni Jak stawiacie na alty to inwestujcie gdy jest najtaniej Jak przerzucacie środki z BTC w alty to czekajcie na rynek bitcoina, ale to jedyna sytuacja, w przypadku której w alty wchodzi się później. Wszystko zależy od tego, czy wchodzisz w altcoiny ze stabli czy z bitcoina. Natomiast, e, czy zawsze wchodzenie w bitcoina z altów jest lepsze. Niekoniecznie musi tak być, dlatego ja na dzień dzisiejszy mam niecałe 50% w Bitcoinie i jest to kapitał, który czeka na rynek Bitcoina i późniejsze przerzucenie w altcoiny. Z kolei pozostałe 50% to środki, które już na dzień dzisiejszy mam polokowane w altach, w które wchodziłem w optymalnym dołku bezcy lub wtedy, gdy nadarzyła się wyjątkowa okazja do tego, by w nie wchodzić. Na przykład jak to miało miejsce w przypadku Solany lub projektów na kosmosie, które swego czasu krwawiły i to bardzo mocno. Rynek krypto nie wybacza braków w logice. Jeżeli twój guru mówi ci, że masz robić tak lub tak, a ty analizujesz jego rady i dochodzisz do wniosku, że wcale nie jest to rozwiązanie optymalne, że przykładowo jak dziś Solana stoi po 7 dolców, to totalnym idiotyzmem jest czekanie z inwestycją aż po halvingu wstrzeli do na przykład 100 dolarów to zastanów się nad jedną rzeczą. Czy aby na pewno te wskazówki i porady, którymi się kierujesz, pozwalają Ci na ten luksus, by pozbawiać się indywidualnego myślenia czy elastyczności? Wszystko zależy od danej sytuacji. Zobacz, że ja prowadzę także różnego rodzaju kanały na YouTube. No i tak, jak w krypto, odnośnie prowadzenia kanału także znajdziecie masę poradników, strategii, wskazówek, które wcale nie są niewłaściwe. Nie znaczy to jednak, że sprawdzą się one w przypadku Waszego kanału. Nie znaczy to, że jak skopiujecie je i wdrożycie w stosunku jeden do jednego na wasz kanał, to nagle staniecie się drugim MrBeastem. zrób taką i taką miniaturkę, pisz taki i takie tytuły, kup krypto wtedy i wtedy, przerzuć tu i tu. Wszystko to działa w bardzo podobny sposób, natomiast w praktyce okazuje się, że zrobiliście jak mówili, a gówno wam to pomogło. No i właśnie, tak więc... Istnieją osobliwości na rynku krypto, w przypadku których nie wystarczy wyrecytować wyuczoną wcześniej regułkę. Twoją strategią może być na przykład inwestowanie w BTC i przerzucanie zysków w altcoiny, możesz nie inwestować w BTC, zamiast tego skupować w bezsiedynie jedynie Alty w obu przypadkach musisz być jednak elastyczny, nie trzymać się tylko i wyłącznie wybranego schematu, musisz podejmować decyzje w zależności od nieprzewidzianych sytuacji Rynek czasami rodzi okazje w najmniej odpowiednich momentach i co wtedy? Albo trzymasz się swojego schematu, albo te okazje wyłapujesz i nie przesypiasz ich jak większość inwestorów. To właśnie takie nieoczekiwane okazje czynią z ludzi milionerów i właśnie dlatego warto być elastycznym, a nie tylko trzymać się sztywno wybranych schematów, bo jeżeli trzymasz się tylko i wyłącznie schematów, no to nie możesz nazywać się dobrym inwestorem. Na koniec, żeby wam to wszystko lepiej zobrazować, mam jeszcze pewien przykład, otóż Wyobraź sobie, że obierasz dla siebie najlepszą strategię inwestowania. Sadzisz drzewko owocowe. Rynek jest jednak zmienny, dlatego drzewko nie rośnie tak, jak zakładałeś. Nie jest tak symetryczne, jakbyś oczekiwał z racji tego, że ogranicza je mur, a dodatkowo jest nieustannie smagane wiatrem, to nie wygląda tak, jak powinno. Eee, tu wypuszcza gałązki, tam nie wypuszcza, z jednej strony prezentuje się lepiej, z drugiej gorzej, co jakiś czas pojawia się jakiś niechciany pęd, który oddala twoje drzewko od początkowego wyobrażenia. Albo zostawiasz je takim, jakim je zasadziłeś, dochodząc do wniosku, że przecież to wyselekcjonowana roślina, która i tak z pewnością wyda obfite plony. Albo starasz się je mimo wszystko uformować tak, by drzewko sprawiało wrażenie, że wszystkie te czynniki zewnętrzne nie mają na nie żadnego wpływu. Co się okazuje, że dzięki temu drzewko zyskało nowe pędy, na których pojawi się jeszcze więcej owoców, a co za tym idzie, Twoje zbiory są ostatecznie dużo większe niż przewidywałeś. Analogicznie, obrana przez ciebie strategia to jedynie podstawa Twojej inwestycji, którą należy kształtować, będąc elastycznym względem zmieniających się warunków, nieprzewidzianych zdarzeń i nad... Zdarzających się okazji. Zauważ, że najlepsi inwestorzy mają takie swoje nieco kontrowersyjne, nieco idące jakby pod prąd z całą resztą rynku zagrania, czy też teorie, czy też decyzje. To wszystko jakby czyni z niektórych osób rzeczywiście dobrych inwestorów. No i ja sądzę, że brak elastyczności jest bardzo ograniczający, dlatego też nie odpowiadam na bezsensowne pytania w stylu: kiedy sprzedasz Bitcoina i wrzucisz to w alty, nie rozumiem wypowiedzi innych twórców na YouTubie, którzy mówią, że na przykład przy 60 tysiącach pozbędą się BTC, przy tylu i tylu zrobią to, przy tylu zrobią tamto i tak dalej. Przecież jest to totalnie debilne podejście. Działa się wtedy, gdy jest czas na działanie. Nie da się z góry z rocznym wyprzedzeniem założyć takich rzeczy. Należy być przede wszystkim elastycznym, bo Skąd masz wiedzieć, kiedy zdjąć agrowukninę ze swojego drzewka, nie wiedząc jaka będzie pogoda na przykład w maju? No, nie możesz tego wiedzieć. Tak więc e, słuchajcie, w przypadku inwestycji jest tak samo, z kolei to, w jakie altcoiny inwestujecie, to także powinno być e, podyktowane jakby Waszą wiedzą, Waszą opinią, Waszą intuicją, bo... Tak naprawdę, to, że inwestujecie w coś innego niż na przykład większość osób, i te osoby się z Was naśmiewają, no to tak naprawdę nie ma totalnie żadnego znaczenia, bo zauważcie, że zwykle to, w co inwestują wszyscy dookoła, to nie są te aktywa, na których rzeczywiście jesteśmy w stanie zarobić duże pieniądze. Natomiast jak Wy idziecie pod prąd, to czasami może się zdarzyć, że Wasza intuicja faktycznie podpowiada Wam dobrze. Dlatego, nawet jeżeli nie zgadzacie się z niektórymi moimi. Pozycjami, nie zgadzacie się z tym, że ten czy ten altcoin faktycznie ma potencjał, że w tego czy tego altcoina rzeczywiście warto zainwestować, czy nawet jak oglądacie filmiki z moim portfolio, to być może niektóre z moich inwestycji uważacie za nietrafione. No, może tak się zdarzyć, macie do tego prawo, natomiast ja zawsze mówię, nie inwestuję w to, w co inwestują wszyscy dookoła, nie inwestuję w to, co uważa się przez większość osób za. Wartościowe czy też, za projekt z potencjałem, i o moich inwestycjach i o tym, czy one są dobre, czy też nie, no, będą mówiły wyniki po nadchodzącej hoście, a, a nie to, że nie wiem, teraz mi ktoś napisze w komentarzu, że to jest shitcoin, że czemu inwestuję w takie projekty, czemu inwestuję w takie wydmuszki. No to, czy są to wydmuszki, czy rzeczywiście źle zrobiłem inwestując w te czy inne altcoiny, no to dopiero się okaże po nadchodzącej hoście, a nie że ty mi teraz napiszesz, że dlaczego inwestuję w to, a nie w to, skoro tamten projekt jest lepszy, no to się wszystko okaże, na czym zarobimy więcej, tak? I czy zarobię, czy nie zarobię? No to dopiero porównamy Twoje portfolio i moje po nadchodzącej hoście, tak? Teraz tak naprawdę, no. Um równie dobrze moje portfolio może okazać się trafione, jak i portfolio kogoś, kto rzeczywiście dopiero wchodzi na rynek. Może się okazać, że ta osoba trafi ze swoimi inwestycjami dużo lepiej. To wszystko zweryfikuje czas i tak naprawdę to nie jest według mnie temat do spekulacji w beście. O takich rzeczach będziemy mogli porozmawiać dopiero na szczycie Hossy. Wtedy będziemy mogli ocenić, kto tam podejmował na ile trafne decyzje inwestycyjne. Tak? No i cóż, generalnie zdaję sobie sprawę, że ten film może wydawać się nieco nudny. Nie jestem też dobrym mówcą, więc nie wiem, czy dobrze przekazałem to, co chciałem, ale liczę, że część z Was zorientuje się, co miałem na myśli, jakie wnioski wyciągnąć z tego wideo. Na sam koniec jeszcze przypominam, że aktualnie nie radzę wchodzić w różne dziwne projekty, o których słyszycie po raz pierwszy w życiu, na przykład ze swojego ulubionego kanału, bo zaczyna się tak zwany sezon na misia, w tym wypadku sezon na jelenia, czyli Wraz ze znikomymi wzrostami w ciągu ostatniego tygodnia na mojego maila trafiło 7 czy 8 propozycji reklamowania skamów i tak to właśnie jest, że im więcej osób zaczyna działać na rynku, tym twórcy więcej takich propozycji dostają, żebyście nie powchodzili czasem w takie projekty, bo na pewno na YouTubie będzie się stopniowo pojawiać coraz to więcej kontentu sponsorowanego, a pieniądze za takie filmy są z perspektywy większości twórców naprawdę bardzo duże. Tak więc na pewno nie jeden twórca się na takie wideo skusi. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Życzę udanego weekendu i do usłyszenia. Cześć.